Warszawa zaprasza i mieszkańców, i turystów na różnego rodzaju kulturalne propozycje. Co przed nami? Strefa Białych Świąt to przede wszystkim, zaczynamy już w drugi dzień świąt, serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie, bo chcemy, żeby ta radość świąteczna została z nami na dłużej, przynajmniej do tego Sylwestra, czy do 1 stycznia właśnie. Strefa Białych Świąt to cykl koncertów, wieczorów kolęd i pastorałek. Zapraszamy 26 na Wiślański Rynek, gdzie już tradycyjnie będzie kolędować dla nas grupa śpiewacza Wańcy. I właśnie od rynku nasza grupa śpiewacza rozpoczyna Wiślańskie kolędowanie, bo będzie chodzić od chałupy do chałupy i śpiewać wspólnie z mieszkańcami Wisły kolędy. Potem grupa mieszkańców właśnie naszego miasta też się skrzyknęła i wspólnie z turystami, z innymi osobami tutaj mieszkającymi w Wiśle będą razem kolędować na rynku, myślę, że do takich późnych godzin wieczornych. Natomiast 27, czyli poniedziałek po świętach, zapraszamy do kościoła ewangelicko-wzburskiego w Wiśle Centrum, gdzie koncert kolęd da grupa Beskidzcy Zbóje. Też w takim trochę nowoczesnym wydaniu, niestandardowym, ale przepięknym, więc zapraszamy o godzinie 17 do kościoła na koncert Beskidzkich Zbójów. Szczególnie chciałabym zaprosić 28, czyli we wtorek, również do Kościoła Ewangelicko-Ozburskiego w Wiśle Centrum na przepiękny koncert A Tradycja Trwa. Spełniają się nasze marzenia, ponieważ wszyscy wiślańscy górale skrzyknęli się razem, tworząc przepiękny spektakl słowno-muzyczny, można powiedzieć, z najpiękniejszymi kolędami, pastorałkami naszego terenu. Będą z nami Mała Wisła, Kapela Mała Wisła, Zespół Wisła, Zespół Wisła Plus, grupy śpiewacze Tkocze i Wańcy i wszyscy oni właśnie w takim duchu świąteczno-noworocznym będą nas wprowadzać właśnie w ten nowy rok. Także bądźcie z nami, zapraszam też na wszystkie inne dni wieczorów kolęd w ramach Strefy Białych Świąt. Będziemy grać do 30 grudnia, również w kościele katolickim w Wiśle Centrum będzie zespół regionalny Równica. Będą chóry nasze wiślańskie z Wisły Centrum, z Wisły Głębiec, także będzie przecudownie. Bądźcie z nami, bo przecież magia świąt trwa. Szanowni Państwo, w imieniu całego Wiślańskiego Centrum Kultury chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, abyśmy wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, aby nam niczego nie brakowało, ale żebyśmy też wszyscy byli dla siebie dobrzy. Życzę Państwu, żebyśmy w nadchodzącym roku spotkali się w Wiśle na różnych wspaniałych wydarzeniach, żebyśmy mogli razem świętować, żebyśmy mogli czuć się razem bezpiecznie. Życzę Państwu również, żeby spełniły się Wasze wszystkie życzenia, wszystkie marzenia, żebyście mogli się nimi otulić jak ciepłą kołderką.